What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w misji 9 w Zagrajmy w Devil May Cry 5. Jak widzicie, różnica, jeśli chodzi o zarówno orby, jak i fragmenty, jest... No, jest, po prostu. W przypadku orbów jest kolosalna, ale to akurat dawały po powtórki misji sekretnych, ale też i misji głównych, zarówno na tym levelu, czyli na łowcy demonów, jak i na człowieku. Bo sobie poza nagrywaniem przechodzę, ale nie przechodzę dalej niż misje obecne, które nagrywam dla was. Więc trochę się tego zbiera. Uwaga, udało mi się o dziwo poza nagraniem pokonać Jurizena na 8 misji i odblokowałem sekretne zakończenie. Spokojnie, to nie jest jakaś cutscenka, nie? Może to jest taka lipa, takie zabawne. Znaczy, zabawne tak na wyrost, ale... Na pewno je wam pokażę, bo to jest po prostu jedno wielkie XD. Kto wie, może uda mi się go pokonać znowu. Tylko nie może w misji 8, tylko właśnie dalej. Bo na bank to nie jest jedyna potyczka z Jurizenem, ale okej, never mind. Misja 9, Genesis. Let's go. Gramy jako V. Wróciłem sobie do jego zwykłego stroju. 10.06, 15 czerwca. What the hell? Ty no stóz mi to wyjąłeś. Did you find it? I don't know what I found, but I think I saw some demons dancing. Well, then I guess we keep going. The Devil Sword Sparta is nearby. Czemu Wy jest taki najarany na ten miecz? It's coming from the Clifod's root. Jakby tak, ja wiem, o jakim mieczu jest teraz mowa, ale dalej nie wiem, dlaczego Wy jest taki najarany na to, żeby go znaleźć. Patrzcie to. O kurde, ej, to zabija nawet takich tych. Ej, tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że to nawet... Ej, dawaj, teraz pytanie, czy to zabiło Empusę, bo była na tyle słaba, czy ten sztych zabije wszystko? To jest do... Wszystko poza bossem oczywiście, to jest do testu, przetestowania. O! Super, nowy przeciwnik oczywiście. Co tym razem? Okej, okay, jak na złość zablokowane przejście. O, dobra, nieważne. Co to kurwa jest? Behemoth, nieposkromiony apetyt. Coś umie jeść? No szczerze, nie wygląda na takowe. Dobra, moment. Teraz tu. Chcę zobaczyć. Cyk. Raz. Nie. Dobra, czyli Empusy zabiło, bo były na tyle słabe. A zaprośmy koszmara do zabawy. Kim ja jestem, żeby mu odmówić jak zabawę? No come on, musiałem oberwać naprawdę. Dobra, kończymy. What a pitiful sight.
Czekajcie, mogłem to ujeżdżać, czy po prostu gra tak długo go wykańczała? No idea. Może poleciał. Dobra, no orbów mam sporo, ale z tego co wiem, czy znaczy z tego co wiem, po prostu, no nie, no tak, no w sumie z tego co wiem, po poprzednich częściach to tych czerwonych orbów nigdy dość. Zwłaszcza jak będę często padał na przykład w trakcie gry, na przykład na bossie, no to jak będę miał tyle orbów, to będę mógł na spokojnie się ponosić ile razy tylko będę chciał. Gdzie mam teraz iść? To jest dobre pytanie. Okej, okay, zaliczyło mi punkty stylu, czyli tam była jakaś walka. Ale zaliczyło mi punkty stylu, mimo iż nie walczyłem. Intrygujące. A, złota kula! Kolejna! Złota kula ukryta. Ale jak ja mam ją zdobyć? Halo? Przecież ja tego... A, dobra, wait. To mogę koszmarem zniszczyć. Tylko nie mam na tyle... tego. Nie mam tyle mocy, żeby go przyzwać. A niestety, w tej części nie ma gwiazdek, które mogą mi pomóc doładować się, jeśli chodzi o... właśnie... zarówno zdrowie, jak i... i wskaźnik triggera. Pin him to the wall. Reap what you sow. Dobra. Jezus, V! Scorch them. Bum. I kurde, akurat gryf chyba nie trafił. No. Coś jeszcze? Jeszcze słyszałem. O, tu cię mam. O, come on! Serio zużyło? O, come on! Dobra, chodź, koszmarku. Triggera tylko zostało na tamtą ścianę. Już? Koniec? Ja. Teraz faktycznie koniec. Okej. Okay. Zgarnimy orbki. Dobra, gdybym tutaj... Czek. Pójdę, to się cofnę. Dobre pytanie. Raczej nie. Więc w takim razie lecimy najpierw do tamtej ściany, gdzie była ta złota kula. Zobaczymy, czy kryje coś więcej. Albo też mam nadzieję, że się... Czy albo mam też nadzieję, że się właśnie nie mylę a propos tej ściany i to jest właśnie jedna z tych, które mogę zniszczyć, przyzywając koszmara. Bo jeśli się mylę, no to zmarnuję sobie trochę triggera. Raz, raz. Gotcha! Dobra. No, chciałem go kurde wcześniej odesłać, tylko... nie chciał mnie kurde zaliczyć. Okej. Okay.
Dobra, skoro to jest sekretne... sekretne miejsce, więc... na bank będzie tutaj coś więcej. Czytaj... znaczy coś więcej. Po prostu będzie walka, ale... no wiecie, o co mi chodzi, nie? Może poza... o Jezus, ale dużo to dobiło. O nie, czemu oni? Dobra, koszmar, go! Kto mnie trafił? Halo! Nice! Jeszcze jak uniknąłem obrażeń od tych rycerzyków. Nice! Jest jeden, jeszcze jeden. Okej, udało się sparować właśnie. No. Close, close one. Zaś chyba parada weszła. Mam cię! Okej, to było dość stylowe, nie powiem. Szkoda, że na potrynę S nie udało się wskoczyć właśnie jako V. No, nie na dłużej. Może i zaś mam dwie trasy. Teraz nie wiem, czy się cofnąć, czy iść dalej tędy. Dobrze, niby tak na siłę zbierał absolutnie każdej orby, bo... przejście każdego poziomu zajmie jej jakieś... pół godziny. A wolę wcisnąć kilka, ale kilka. Jak to będą krótkie levele, to wolę wcisnąć kilka. W jedno. W jeden materiał. No. Okej. Dobra, to już się chyba teraz zbiega gdzieś z wcześniejszym punktem, gdzie mógłbym się dostać. I'd be lying if I said I wasn't. But the past is a bitter place for me. Go! Z tego co Wi się nam, powiedzmy, że pochwalił w poprzedniej misji, no to on niewiele pamięta ze swojej przeszłości. Jest niewiele, de facto to nic nie pamięta. Okej. I rozumiem, że tutaj bym przeleciał, tak? Jak na gryfie bym poszedł tędy. Tutaj, czyli... idziemy tędy. Albo i nie? Czekaj. Stąd przyszedłem. Tu się to zbiega. A tu jest przejście! Dobra, Boże, nie zauważyłem. Tego. Możliwości wskoczenia tutaj. Dobra, to na razie oleję. Co jest tutaj? Spodziewam się walki. I oczywiście przeczucie miałem dobre. Kurde, zastanawiam się, na jakiej bazie. Jak ten koszmar jest przesamonowany, nie? W jakiej zasadzie? Wiecie, jakie moje ułożenie zależy od tego, że on raz się, wiecie, zeskoczy gdzieś z góry, raz jest tą kometą taką, a raz coś jeszcze innego. O Boże, ja na koszmarze siedzę! Nie! Zejdź z niego!
Nie wiem, czy zabiłem tego jednego. Kurde, nie wiem, czy zabiłem tego, ale chyba tak. No! Dobra, mamy na A. Niech będzie. Nie zostałem trafiony przez całą chyba tę walkę. No, co mi się akurat podoba. O, proszę, mamy blast, mamy kulkę. Znaczy kulkę, mamy fragment kulki z drugiej strony. Trzeba weź to cień rozwal, pójdzie szybciej niż z tym moim klikaniem. Dobra, tutaj nic. Czy ja to mogę zniszczyć koszmarem? Trochę wątpię, bo to wygląda bardziej jakbym mógł tam iść od drugiej strony. Jeszcze od zewnątrz. Dobra, na dół jak pewnie pójdę, to już się nie wrócę. No cóż, trudno. Dobra, wrócę się? No oczywiście, że nie. Dobra, YOLO. Kulkę zgarnę sobie kiedy indziej. Dobra, wydaje mi się, że jedna biała kula albo odzyskuje mi 3, albo tak 3,5 paska triggera. No w ostatniej chwili udało mi się, kurde, zabić tę jedną impulsę, nie? Żeby przeoszczędzić. Kusił mnie, żeby użyć tego dobicia dookoła, nie? Z tymi laskami, ale kurde, już wolałem sobie ten jeden pas, ten jeden pasek sobie wolałem oszczędzić. A, kurde, proszę, i już bym poszedł dalej, ale na szczęście nie. Na szczęście sprawdziłem, okej, czyli jednak nie jest na później, zgarnąłem to teraz. I to był chyba drugi fragment z czterech, tak mi się wydaje. Tak jest. Dobra, ile mam paska? 2, 4, 6 albo 7 dodatkowych, kurde. Musimy zobaczyć, ile... Quite possibly. He has no reason to keep Dante alive. No, szczerze, wątpię, że Dante nie żyje. To jest trochę... Yurizen nie dotarł do Dantego, więc... Jak Dante miałby zginąć? Zapraszam koszmarka. Mam białą kulkę tam obok, więc sobie szybko odzyskam zużyty trigger. To akurat mam jeszcze same te, których właśnie nie lubię za bardzo. Nice! Super, jeszcze kolejny ten, no nie wierzę. Dobra, na bieżąco. Widzisz, tak mi jezorem pewnie majznął. Żegnam. No, spokój. No, oh, come on, naprawdę? Nie widziałem, że może tak zrobić. Pana żegnam. A bo ja mu tego zniszczyłem! Come on, serio trafił mnie? No ej! Halo cień, idź tam, nie? Bij się z nim.
Że mam nowy typ przeciwnika, który będzie mi po prostu wkurzał, nie? Slice him. Reap what you sow. Resist all you want. Aha, dobra, mogę go jakby dosiąść i na... Okej, czyli to nie było. Czyli trochę, to jest taki trochę mini cyklop, jak w God of War na przykład były właśnie. Od dwójki można było chyba dosiadać cyklopa. Jest coś podobnego, tylko że jakby zanim go dobiję, to mogę tak pomerdać na lewo i prawo i zadać obrażenia wszystkim dookoła. Nieźle, nieźle. Choć nie powiem, nie jest to... Nero might just be able to defeat him. O? Jako już Nero był w ogóle... A czy on miałby nie dać? Chyba nieważne. O, a, proszę, to jest ten. To nie jest skrót, to czy ten. To jest dalsze przejście, a nie to, a nie jest złączenie się tych dwóch ścieżek, co tam były. Dobra. A wracając, Nero na pewno byłby w stanie używać norma... O Jezu, nie! Dlaczego on? Jak ja ich nienawidzę! Od pierwszej części DMC, jak mi się tego pojawiły, to po prostu zacząłem ich nienawidzić, nie? Zdania nie zmieniłem. Dobra, czekaj, ładuj. Okej, totalnie nie to chciałem, żeby się stało. Ej, no Jezu, co za skam! Dobra, moment. Nie, to było jak? Prawy? Cyk, cyk? Tak. Dobra, jeszcze. Skojarzyłem w miarę dobrze. No, była, była! Mamy ją. A druga. Jeszcze dycha, jeszcze dycha. O kurde, ej, to jest zajebiste. Nie zauważam, jak on je dobija w ogóle. No. Dobra, chodź koszmarku. Oj, pyk, jak ładnie z komety. Okej, dobrze, że mi zmieniło cel. Zareaktywujmy im automaty. Poszło szybciej. Ej, nie! Aj, aj, aj. A? No oczywiście, że nie. Jest! Mam ją. Ej, ona dużo mi triggera odmawia. Jak ją zabiję. Kurde, muszę zrobić jakiś odcinek nasz taki tylko bonusowy, żeby tylko poczytać sobie kompendium. Znaczy... Poczytać bardziej dla was, bo osobiście już je nadrobiłem i nie powiem, ciekawe informacje tam znajdują. No chociaż o V... No, o V jest tylko jeden wpis, a konkretnie o jego lasce. Jest tego wspomniane... Tyle, że Niko ją obejrzała w wolnym czasie i stwierdziła, że dobrze przewodzi magię i w sumie to tyle. O, super! Jest budka, czyli będzie bosik. Ale?
No jak jest prąd, to na pewno działa. Skąd ma te żetony w ogóle, takie moje pytanie. Prawie w cymbał dostał ten gryf, nie wiara. Okej, szybkie nachowanko. Kurczę, ale tak jak poleci... No, to trochę jest imponujące. Z czego ona zrobiła tę furę? Dobra, wykupywać nie mam co. Jeśli o umiejętności chodzi, ale czy mogę kupić jakieś przedmioty na przykład? Coś? Nie. Kurde, czemu nie ma właśnie tych gwiazdek? To mnie trochę boli. Czemu uznali, że nagle te gwiazdki po prostu usuną, albo tę wodę święconą? Coś to prezent. It's the devil sword, Sparta. No doubt about it. Jezu, właśnie miałem... Dobra, pauza. Miałem, kurde, mówić o tym mieczu, a finalnie się zacząłem... Zapomniałem o tym, bo zacząłem walkę taką większą. Nero, jak dobrze wiemy, byłby w stanie tego miecza dobyć. W sensie jest w stanie go używać w sposób taki... No, po prostu jest w stanie go też nosić. Przez to, że w jego żyłach płynie demoniczna krew. Też między innymi dlatego może używać właśnie Czerwonej Królowej w takiej wersji, jakiej ona wygląda, bo normalny człowiek, gdyby tylko ten napęd odpalił, to ten miecz poleciałby za właściciela. I to paręnaście metrów co najmniej, a Nero bez najmniejszych oporów go po prostu trzyma. I ładuje go w taki sposób. Natomiast jeśli chodzi o sam miecz Sparty, widzieliście, co się stało, kiedy Dante przemienił się używając Rebeliona w tego swojego demonicznego Triggera. W sensie wróć, kiedy zaatakował z Rebelionem Urizena i ten na piąstkę rozwalił Rebeliona. Dante w tym momencie ponownie cofnął się jakby do swojej ludzkiej formy, nazwijmy to tak. Ale też głównie dlatego, że Rebelion został właśnie tak przełamany. Bo dzięki Rebelionowi Dante był w stanie zmieniać się właśnie w demona. A gdy właśnie Trish rzuciła Dantemu właśnie miecz Spardy, to on, widzieliście jego oczy, tak się zategowały na czerwono i znowu przybrał formę demona. Pytanie brzmi, co się stanie, kiedy Vi dobędzie tego miecza? Albo ponownie Nero, który teraz nie ma tej swojej demonicznej łapy, ma te swoje demoniczne poskramiacze, ale wiemy, że w Nero kryje się jakaś cząstka demonicznej mocy, i to potężnej demonicznej mocy. Ja stawiam na to, że syn, albo, czy Boże syn, że Nero albo jest synem Virgila, albo że jakoś został przez niego naznaczony. Widzieliśmy, jak wyglądał Virgil podczas przemiany swojej w demona w czwórce. Widzieliśmy cień na koniec wątku Virgila w czwórce. Widzieliśmy też, jak wygląda ten trigger od Nero w czwórce. Jedna z dwóch opcji. A propos tego, dlaczego Nero był w stanie w ogóle używać Yamato w taki sposób, w jaki go używał. Więc ciekawie, co by było, gdyby Nero teraz dobył właśnie miecza Spardy. To mnie naprawdę intryguje. Ale to się dowiemy dopiero później. Na razie walka z bossem. O, mamy te tańczące demony. Błagam, powiedz, że to nie są przeciwnicy. Oj, proszę, mamy miecz Spardy. Jak się wbił głęboko. Nobody, nietypowy awatar. You know your endless worshiping isn't making the Sparta any happier. No, z tym się mogę akurat zgodzić. Nie dlatego, że Sparta zniknął z tego świata. Tylko właśnie wiecie, Sparta niby nie żyje. Ale ile w tym prawdy? Dobra, chodź panie koszmarze. Co? That's your tactic.
To znaczy? Co ta zmiana maski daje? Trochę nie ogarniam. Poszedł! Ej, no koszmar, miałeś odpalić... Boże, koszmar. Cień miał się w tego zmienić. O właśnie, wieżyka. Nie, nie w tego! Tu był jakiś, o właśnie. Nawet nie jeden, tylko obaj. It's my turn to play with the devil sword. Oh, come on! This is the end. Reap what you sow. Może nie ogarnę, jak walczyć z tym przeciwnikiem. Jeszcze no, bynajmniej nie jako V. Nie wiem, jakiej kombinacji używać, żeby to jakoś tak fajnie doprowadzić do stanu na skrajności życia. No, chodź bliżej. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej? No i żegnam. Szkoda, na den, ale kurde, nie ma pomysłu, jak walczyć z tymi przeciwnikami. Jako V, jako Nero i Dante pewnie znajdę sobie opcję, bo na bank Dante żyje. Nie mówicie mi, że Dante tak o został zabity. Gdyby był człowiekiem, to to uderzenie i wywalenie go stąd na bank by go zabiło. A, tak ściągniesz miecz na dół, spoko. Okej. Okay. Ale właśnie z racji tego, że Dante nie jest człowiekiem, tylko jest pół człowiekiem, pół demonem wedle tej, powiedzmy, kanonicznej wersji. Bo mi się bardziej podoba ta opcja właśnie z DMC Devil May Cry, że i Dante i Virgil są nefilimami, czyli pół demonami, pół aniołami. Jakoś tak bardziej pasuje, niż pół demon, pół człowiek. Jak zajebiście ten miecz wygląda w tej części, to jest masakryczne. No porównać sobie jedynkę, czwórkę i teraz tu. No może Vita ma jakieś bicki, ale nie jest w stanie tego miecza podnieść. It seems this sword is still too strong for me. So close, so close. Czy, co powiedział? Still? Really do, but you're a bit of a sissy in the strength department. Hey, no offense, you know. That kid Nero, he has the strength. It speaks. Dante. No, oczywiście. Jak był miecz, to Dante nie mógł być daleko. Jak on leży, kurde! I don't even have the words! He's alive! He's alive! The devil's sword Sparta was concealing Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? No, get a grip on yourself now, come on! If only you could defeat Urizen. If only... No. V? No. If only you never existed. Then I... Don't do it, V! No! Co?
Co? Jak dostałem eskę za tę misję? Halo? Przebudzony. 15 maja. A to jeszcze przed prologiem teraz będzie. A, to, o Jezu, to chyba wiem jaka to jest sytuacja, ale to nie jest przed prologiem, to jest przed jedynką, przed trójką jeszcze. A trójka jest najwcześniej czasowo. Be a big boy, a man, huh? If I don't return, you must run. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. As someone else. A new beginning. Virgil! Where are you, Virgil? Jakby ktoś nie ogarnął, to nie jest Trish, to jest Eva, czyli matka właśnie Dantego i Virgila. A to, co teraz widzieliśmy, to jest właśnie sytuacja z dzieciństwa. To, co było tak jakby opisane w drugiej misji DMC Devil May Cry, kiedy Dante zwiedzał w Limbo... Jak idealnie wymierzył. Kiedy zwiedzał w Limbo dom właśnie. For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you can be. I thought it might be the only way to wake you. What day is it? The 15th of June. A month? No wonder I'm so stiff. Right, Sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pimple Nero is making a beeline for Urisin, and if he gets there, he's gonna... Hey, this is my gig. Leave Nero out of this. If you... could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. But Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Miesiąc temu. A, retrospekcja przed prologiem. Trish, urzekający demon. Oh, it stinks in here. I know. It smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? Whoa, my eye, V. All the way down here and turning tail, really? One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, Ra. Music to my ears. Hurry up, Dante! Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Zmiana gracza Dante. Zmień gracza na Dantego. Używaj różnych broni oraz umiejętności, by walczyć płynnie i stylowo. Energia i kule są przenoszone, ale musisz zdobyć umiejętności Dantego. Oczywiście. Super do... Co to jest za miecz? Co to jest za miecz? Błagam, dajcie mi ten miecz. I już daj... Ja go chcę! Ale nie dajemy tego, bo to momentalnie do niej zaniży styl, bo to jest oczywiście to samo, co ten Super Dante w czwórce, czyli nielimitowany trigger dla przykładu, ale nie. Oryginalny oczywiście. Przebudzony. Miecze, broń... Czemu są miecze? Powinna być broń biała, a nie miecze. Bo nikt mi nie wmówi, że... że... O! A, no tak! Nie zaczęliśmy jeszcze misji, więc nie mogę tego... Nie mogę kupować umiejek. Ale co? No jest Rebellion, jest jakaś rękawica. Na bank nie jest to Gilgamesz, czy jak jakiś idiota przetłumaczył to w czwartej części DMC. Rzeźnik! Bo rzeźnik wyglądał inaczej. No, chyba, że to jest Gilgamesz, tylko... Po tylu latach, nie wiem, ewoluował? Zobaczymy.
Oczywiście Ebony Ivory i strzelba Kojot zapewne, jeśli dobrze pamiętam nazwę. No ale co, no będzie kupowanie, jeśli chodzi o kolejną misję. Nie rozpoczynam jej teraz, zastanawiam, że to będzie misja dość krótka, ale teraz jej nie rozpoczynam. Póki co lecimy, kończę ten odcinek, bo ma on ponad 41 minut. Tak więc ode mnie to będzie tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Devil May Cry 5, w którym po raz pierwszy zagramy jako Dante, czyli legendarny łowca demonów. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!